witam wszystkich w moim śmietniku. Dzisiaj przetestujemy sobie taki obiektyw plastikowo-metalowy Cosmicar 16 mm 1.6. Kupiłem go z myślą właśnie do zdjęć nocnych, do tej kamery, tego tak zwanego pocketa słynnego. No i dzisiaj go testowałem i bardzo ciekawe rzeczy wyszły. Już to wgrałem do tego Resolve tam DaVinci. Filmowałem to w tym. Ta cała migawka była pod kątem 90 stopni, tak? Bo tam są te kąty, te przesłony czy migawki. Co ciekawe, właśnie wychodzi na to, że jeśli ustawimy na 90, to ona jakby odświeża. Będzie widoczne potem, wszystko pokażę. Jest widoczne odświeżanie. Jak się da na 45, to odświeżanie jest jeszcze gorsze. Ale ja dałem na 90, to myślałem, że że to wystarczy, ale gołym okiem nie mogłem tego sprawdzić na wyświetlaczu. Potem się okazało, że jednak odświeża, więc trzeba więcej dać. Co do tego obiektywu w zasadzie, to jest ciekawe, bo jest malutka winieta, powiem tak, na rogach. Na rogach widać ją. A oprócz tego bardzo ładnie obraz wychodzi na nim. Jakiś taki śmieszny, za śmieszną cenę w ogóle go kupiłem. Także można coś zrobić nawet takim niby byle czym. Wystarczy tylko adapter. On się fajnie wkręca. Tak. Tu się wkręca. No i jest dość blisko samego tego sensora. Także się obawiałem, że nawet żeby mi ten go nie zgniótł, ale nie zgniatł. Nie zgniótł. I działa. I to chyba wszystko. Resztę sobie obejrzymy w ogóle na filmiku, jak to będzie wyglądało.